Każdy, kto patrzył do kalendarza, każdy, kto zrywał tamtą kartkę, widział Bohdana. Tamtego dnia, kiedy lato było w pełni, tamtego dnia, gdy nad zatoką bryza unosiła się jako zawsze. Coś innego zdarzyć się miało. Tamtego dnia, niby zwykłego, a z drugiej strony coś czaiło się za kartką z napisem 30 sierpnia. Kończyły się wakacje. Ostatnie wakacje. Ostatnie słoneczne wakacje. Z daleka Rzeczpospolitej, rzuceni hen na piasek nad zatoką, letnikami będąc, chodzili tak jak co dzień. Jako że i tamtego dnia. Szły we dwie, jedna z nich syna prowadząc, chodźmy. Chodźmy na piasek. Ale kiedy podeszły do wartownika, zobaczyły, iż coś się zmieniło. W ciągu ostatnich 24 godzin, żeby aż tak wiele, stał żołnierz na warcie i mówił, nie wolno. I nie mógł tego zrozumieć chłopak, który 10 lat mając pytał, Matuś, czemu nie pójdziemy na plażę? Dlaczego nie? Kiedy zaczął się 31 sierpnia, kiedy w domach Bohdanów, w II Rzeczpospolitej przygotowywano się do wielkich imienin, ostatnich pokojowych imienin, na wybrzeżu kończyło się lato, a wraz z nim wszystko się zmieniało. Ta baza należała do Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W niej, jak co dzień, koło beczek z paliwem przechadzał się patrol. Flaga na maszt podniesiona zawsze przez wiatr rwaną była. Kiedy samochód nadjeżdżał, można było się domyśleć, że niesie za nim się coś nowego. Bo zaiste było. Mobilizowano w końcu sierpnia wszystko, co się dało w Rzeczpospolitej. Wszystko, co mieli cywile na kołach, samochody, motocykle, a kiedy rowery oddawało się dla armii, wiadomo było, że jest taka potrzeba, bo była. Wiedział, że codziennie wódz przyjeżdżał, że codziennie posłani przychodzili. Wiedział, ale kiedy przybiegł do niego chłopak, a tenżeż poirytowany warknął, zwykaj strzejaku! I kiedy wiedział, że tego dnia nie będzie plażowania, pytał sam siebie, a one czego znowu chcą? Chciały iść na plażę, cywilami będą. A któż z nas, cywilem będąc, myślałby inaczej? Podszedł Mausera, zdjąwszy z ramienia i powiedział nie, nie, nie wolno. Kiedy z ciężarówki wyskoczyło dwóch marynarzy, kiedy oficer, który miał przygotowywać się do porannego lotu, podszedł do hydroplanu. Szef lotów tego dnia, chodząc na brzegu, patrzył na maszynę, którą mieli spychać na wodę. Było to proste, jak co dzień. Ale któż z nich wiedział, że mają lecieć na wojnę? Kończyło się lato. Gorące lato 1939 roku. W wódzkiej bazie toczyło się normalne życie. Komandor Szystowski, jak co dzień, chodząc po terenie bazy, ustawiał swoich podopiecznych. Patrol nie wpuszczał cywili na teren bazy, ale samochód, który dowoził rezerwistów i nie tylko, był znakiem czegoś nowego. I tylko w niewieścich sercach coś tłukło się i można było się obawiać, że idzie nowe. Tylko czy dobre?
palić. To gdzie stary nam nogi powyrywa? No masz, no masz. Każdy z nich, wiedząc, że zaraz służba się skończy, zaczął szukać już gdzieś w kieszeni, w ładownicy. Ale nie było papierosów. Kiedy podeszli na bramę, pytając najmłodszego: masz co zapalić? No nie ma! No nie ma! Dryl w wojsku to jedno. Przyzwyczajenia wyniesione z cywila to drugie. Ale kiedy szedł w ich stronę, w naturalny sposób coś ich wypięło. Stary szedł. Stary. Jak co dzień. 31 sierpnia w 1939 roku, kiedy faza mobilizacji wchodziła w szczytowy stan, rodziny oficerów i podoficerów Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku wywożone były w stronę stacji kolejowej. Tam czekały specjalne składy. Tam miał zaczynać się ich nowy ślad. Mieli jechać gdzieś w głąb kraju. Kiedy trzeci raz w ciągu kilkunastu minut pojawił się samochód, przywożąc któregoś z podoficerów, wiadomo już było, że jest coś nadzwyczajnego. A kiedy Bosman Jagodziński na swoim rowerze, jak zawsze, przyjechał na teren bazy, nawet on, na bramie stojący będąc, rozumiał, że wszystko tego dnia chyba będzie inne. Bo pytał młody żołnierz sam siebie, po co ich tylu? Po co ich tylu aż teraz? Nikt nie wiedział z nich, co dzieje się w powietrzu, a nadciągało nad Puck coś złego. Wyjątkowo złego. Zaczynał się pierwszy dzień 1939 roku. Dzień wchodzący we wrzesień. Bo mundury zobaczył, kiedy natknął się na dowódcę, a ten zmroził go strasznym spojrzeniem. Wtedy doszło: Antek, wracaj! Wrócił. Matka patrzyła przez okno domostwa, gdzie synu pobiegł, a potem bułę w domu otrzymał wyjątkowo. Nie pchaj się tam! Nie pchaj się! Widzisz, że tam jest wojsko! Tamtego dnia, kiedy poruczyk Wappelbaum podchodził do swojej maszyny, kiedy mgła z zatoki zaczęła schodzić, tamtego dnia, kiedy odbierał meldunek od Bosmana, kiedy gotów był do tego, żeby lecieć, jeszcze pytał, czy silnik podgrzany? Tak. Czy paliwo dolane? Tak. Czy wszystko gotowe? Tak. Więc na co czekał? Na rozkaz. Bo wojsko przecież na rozkazie stało, jakoż i dziś stoi. Mobilizacji ściągnięty spod Władysławowa zatrzymał się koło masztu. Podoficer podchodząc zapytał: a wam w jakiej sprawie? Samochód chciałem oddać. Mobilizację ogłoszono, kwit dostałem. No zostaw pan tą maszynę tu. A potem zamknął drzwi, poprawił Mausera na pasie i sam pomyślał: a gdybym ja teraz do domu, a przecież nie mógł. Zaczynał się świt 1 września 1939 roku. Pamiętny świt. A trzeba było ją nieść natychmiast.
smuga dymu zaczęła nieść się po ziemi, a wtedy ktoś krzyknął: może Bosman rannym jest? Więc podbiegli do niego po to, żeby go wiać na dosze. Ale niewiele życia w nim zostało. Podbiegając, młody marynarz usłyszał jeszcze: pamiętaj, powiedz w domu. I to było po wszystkim. Zdjęli mu czapkę. Weźcie go na nosze. Weźcie go już. Ktoś machnął ręką. Trzeba było poczekać, zanim nadbiegnął. Jeszcze coś mówił. Jeszcze starał się. Jeszcze klęczeli przy nim, czekając na wolne nosze. Jeszcze była nadzieja. Kiedy wchodziły w drugi krąg nad miastem, kiedy gotowe były do kolejnego zrzutu, wtedy wiadomo już było, że radio nie kłamie. A w eterze, kto włączył pierwszą Warszawę, słyszał: tu Warszawa, tu Warszawa i wszystkie stacje polskiego radia. Zaczęło się, a więc wojna. Wtedy każdy z nich przestawiał całe swoje życie na inne tory. Wtedy nie było już myślenia cywila. Wtedy chodziło o to, żeby jak najszybciej ich ewakuować. Od Helu niosło się, bo widać było, że nalot i na Półwysep Helski miał miejsce. Nad zatoką od czarnych. Ale nic nie brał jeńców wtedy. Z ponad 2000 metrów nalot zaczął wielką fazę. Każdy, kto tego w Pucku, każdy, kto patrzył w niebo, każdy, kto strzelał, zdjęty był tym straszem. Kiedy położył się koło Bosmana, widział, że jeszcze usta, jeszcze chciały coś powiedzieć. Nachylił się nad starszym stopniem i wiekiem. A tamten powtórzył: tylko powiedz w domu. Tamtego dnia, 1 września 1939 roku, opatrzności Bożej narodowi było potrzeba. Tamtego dnia każdy stawał tam, gdzie niósł go obowiązek. Ale kiedy na pole bazy, na teren, który tak dobrze znał, wjechał proboszcz puckiej fary, i on uwierzyć nie mógł. Jak co dzień rowerem, tyleż razy przejeżdżając obok parafian, tyleż razy pytając, co nowego. Kiedy pochylił się i widział, że nie ma już żadnej nadziei, kiedy egzekwie zostały uczynione, podniósł się, a oni zabrali ciało swojego Bosmana. Tych trzech, tych pierwszych, którzy zginęli, włożono do samochodu. Potem zawieziono ich do Izby Chorych Dywizjonu Lotniczego, a on, pasterzem miasta będący, patrzył z niepokojem w stronę zatoki i zobaczył, jak biegną. Jak biegną w jego stronę. Nikt ich nie zatrzymywał. Biegły po raz kolejny na plażę. Po raz kolejny. Proszę księdza, co będzie? Co będzie? Co będzie? Wyglądać ranek 1 września 1939 roku w Pucku, kiedy porucznik Edmund Papelbaum nie wystartował do swojego ostatniego pokojowego lotu. Kiedy komandor Szystowski ostatnim rozkazem, kierując do niego słowa, mówił: panie poruczniku, co to za maszyny? Tak mógł wyglądać tamten dzień.
kiedy nie było już Rzeczpospolitej cywilów, kiedy zaczynała się wojna. Scenariusz i realizacja Ireneusz Makowski. Reżyseria Jarosław Wróbel. Czas Państwu zabierał Andrzej Olejko. A jeśli było tak kiedyś, to by nigdy nie stało się ponownie. I żaden mundur nie wygląda tak dobrze jak ten granatowy. Na służbie, jak i w defiladzie. Po 36 dniach upadł hełm. Do Pucka biało-czerwona wróciła dopiero po 6 latach. Tak mogło być. Właśnie tak. Skądkolwiek Państwo przybyliście, zabierzcie ten obraz ze sobą. Na wybrzeżu wojna zaczynała się na Westerplatte. Ale pierwszy oficer marynarki wojennej zginął tu. Zginął w Pucku. I to o nim trzeba pamiętać. Bo o nim była ta krótka opowieść. Pamiętajcie Państwo, dopóki pirotechnik nie pozwoli, nie można przejść za taśmę. Dopóki ten mężczyzna w czarnym kombinezonie